Namaste, to jest kolejna rozmowa z cyklu Nadbrzmienia Gangesu. Dzisiaj moim gościem jest Piotr Marcinow, filozof, jogin, założyciel, współzałożyciel portalu yogaabc.pl. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tradycji jogi. O tradycji jogi. No właśnie, no bo mamy tak, że jest dużo różnych szkół jogi, systemów jogi, nazw, różnych nazw, jogi mają joga taka, joga siaka. No jak ocenić, jak sprawdzić właśnie to, czy dana szkoła, tradycja jogiczna, czy dany system jogiczny jest tradycyjny, czy też nie jest tradycyjny? No, i czym jest w ogóle ta tradycja? No więc właśnie, bo na Zachodzie pojęcie tradycji jest czymś bardzo abstrakcyjnym. Nie bardzo wiadomo, jakie elementy sprawdzić, żeby się dowiedzieć, czy jakaś tradycja jest stara, czy jest żywa. Natomiast jeżeli chodzi o w kontekście indyjskiej, no to jest to znacznie bardziej konkretne, bo muszą występować kilka ważnych elementów. Między innymi, że musi być... Poczekaj jeszcze, bo w Zachodzie to ja tylko znam jeden przypadek tradycji, czyli mówimy o tradycji chrześcijańskiej, dokładnie o katolicyzmie, czyli to jest pewien rodzaj, no bo są różne te nowe szkoły chrześcijańskie, czy te kościoły chrześcijańskie, czy tam protestanci na przykład, którzy nie powołują się na tradycję, co w tym kontekście jest tłumaczone jako zwyczaj, czyli zwyczajowo było tak i tak, dlatego my tak robimy i to ma tam ileś set lat albo tysięcy swoje jakiś precedens, więc my tak robimy, a protestanci mówią nie, to nie ma swojego źródła biblijnego, więc odcinamy się i dlatego w tym kontekście się mówi, że niektóre rytuały czy jakieś poglądy, one nie są właśnie uznawane, ponieważ one nie są biblijne z punktu widzenia protestantów, a z punktu widzenia katolików znowu, że oni mówią, że dobra, ale sprzeniewierzyliście się tradycji, no bo tak od stuleci żeśmy robili, a wy teraz to odmieniacie. Tak jest rozumiana ta tradycja. No więc właśnie, wydaje się, że na Zachodzie można negocjować, czym jest tradycją, a wydaje się, że w tym kontekście indyjskim jest to z góry określone, że po pierwsze, że no właśnie, musi być ta linia przekazu, czyli musi być guru i shisha, czyli musi być nauczyciel i musi być uczeń i musi być ta linia przekazu musi być odpowiednio daleko wstecz znana. I to jest jedna rzecz, z drugiej strony jest, co jest ważne, jest zawsze ważny jakiś tekst założycielski, tekst, którym posługuje się dana tradycja. I to są jak gdyby dwie najważniejsze cechy, po których można zobaczyć, że coś jest stare i tradycyjne i można prześledzić. Oczywiście również w Indiach pojawiają się nowe zjawiska, czy pojawiają się nauczyciele, którzy nie należą do żadnych tradycji, ale to jest jak gdyby, no to jest bardzo wyraźne i albo ci te osoby zaczynają nową tradycję i to wiadomo od razu, albo są adaptowani przez jakieś szkoły. Jak i ta na przykład, jak się wydaje, Sri Aurobindo był taką osobą, która zapoczątkowała nową tradycję, nową interpretację podejścia do jogi, a z drugiej strony właśnie Ramana Maharishi został bardzo ciepło przyjęty przez te szkoły, które Advaita Vedantyczne szkoły i był uznany na równi właśnie ze starożytnymi rishiami. No bo właśnie, bo to jakby są dwie rzeczy, bo tak jest. Mam jakby dwa zjawiska. Jest tradycja, czyli jest pewna interpretacja filozoficzna plus cel praktyki plus metoda praktyki i ona jest jakaś. I ona jest usługiona przez tę guru. I ona jest usługiona przez instytucję guru i ona istnieje w tym w jakimś tam kontekście. I to jest jakby jedna rzecz. I to jest jakby oczywiste. Ale istnieje też drugie zjawisko, no bo czasami pojawiają się reformatorzy. Czyli podają jakąś nową interpretację i wtedy jakby cel, zrozumienie, być może nawet praktyka jest dostosowana do tej interpretacji. I ja
tu mam kontekst i do kontekstu. No i ja tu mam na myśli reformatorów typu Shankara, albo Ramanuja, albo Chaitanya. No i oni są jakby, oni są i wymieniamy ich, nie? Jako takie kamienie milowe. A oczywiście, że po drodze było mnóstwo różnych osób, których być może imienia nawet nie jesteśmy w stanie odkryć. I oni byli jakby tym tego pierwszego rodzaju nauczycielami czy guru, że oni byli w tradycji, ale nie zrobili jakiejś zmiany istotnej. Ale są ci, którzy dokonali takich właśnie przełomów, o których wspominamy i mówimy, że jesteśmy, powołujemy się na nich, że jesteśmy jakby z tej linii albo z tamtej linii. No i teraz można by zadać takie pytanie, no jeżeli ktoś dokonuje reformy albo innej interpretacji niż była do tej pory, modyfikując praktykę i jakieś zwyczaje, no to czy to jest tradycja, czy to nie jest tradycja, w którym momencie można to rozdzielić? No ale oczywiście, ale ci reformatorzy, o których mówisz, oni nigdy nie spalali mostów za sobą, prawda? Oni jak gdyby starali się kontynuować tę starożytną tradycję. Ich celem nie było zakończenie, tylko przystosowanie, czy sprawienie, że dane praktyki, czy dane podejścia są są skuteczne w danym kontekście społecznym czy historycznym. I poniekąd takimi reformatorami to każdy z nas musi być, bo każdy z nas musi sprawić, że te nauki czy te praktyki mają sens właśnie w tym kontekście, w jakim my żyjemy. Na przykład teraz żyjemy na Zachodzie i oczywiście nie będziemy podążać w 100% za tym, co było normalne i naturalne w Indiach, prawda? Musimy dostosować nasze praktyki i często nawet zrozumienie do tego kontekstu, w którym to żyjemy. Także Więc co jest sednem, a co jest sednem, a co jest szczegółem, nie? Bo ja byłem kiedyś świadkiem dyskusji, że należy się ubierać tak i tak, bo tak tam nauczyciel kiedyś powiedział, no i była dyskusja, czy to jest ważne, czy nie. No i jedni mówili, że to nie jest ważne, bo to szczegół, a inni mówili, nie, to jest bardzo istotne, bo on tak powiedział, nie? No i trzeba się tak ubierać, no i wiesz, no i dyskusja, nie? No i to jest problem, i żeby go rozwiązać, to poniekąd każdy z nas musi rozważyć to używając własnego rozumu. No ale no to wiesz, pojawia się, wiesz, rozdźwięk i jedni mówią, ci co mówią, że nie, będziemy się inaczej ubierać, to przez tych, co mówią, będziemy się ubierać tak samo, są traktowani jako, wiesz, odstępstwo od tradycji, nie? No i tak się dzieje. No, ale z drugiej strony jest też to, bo ja bym poszedł w inną trochę stronę, no bo myślę, że ubranie to Bo to jakby konargument jest taki, bo w Indiach też nie jest tak, że się wszyscy ubierają tak samo, bo wystarczy pojechać na południe, albo na północ, albo do Assamu i już ludzie się ubierają inaczej zupełnie. Więc jakby chyba to nie, sposób ubierania nie stanowi jakby tutaj tego istotnego elementu. Ja bym powiedział, że istotny element jest gdzie indziej i tym elementem jest Pismo Święte, czy Siastra, czy Wedy. I te wszystka, ta cała literatura jakby dookoła. No bo zarówno Shankara, który jest monistą, Ramanuja, który jest teistą i wszyscy inni kolejni i nawet te szkoły ateistyczne, one są tradycji, ponieważ one swoje nauki opierają o pismo. I że jakby to decyduje o tym, czy to jest tradycja, czy nie, bo na przykład Budda nie jest częścią hinduizmu, bo właśnie nie brakuje tego elementu. Tak, no rzeczywiście masz rację, ale masz rację, bo bardzo często nawet jeśli w pismach pojawiły się jakieś nowe wątki, to te pisma były komentarzami czasami do komentarzy, które komentowały komentarze tych właściwych pism świętych, ale przynajmniej nominalnie było uznawana tradycja. Ale rzeczywiście czasami się zdarza, że gdy następuje podział w tradycji, nam by się wydawało z powodów jakichś błahych powodów, jak na przykład ubiór i zdarza się tak. No oczywiście ubiór nie jest istotą. Istotą jednak są nauki, a de facto można by powiedzieć, że nawet istotą jest to, że dana osoba podążająca daną ścieżką urzeczywistnia ten cel, który ta ścieżka obiecuje adeptom. Czy to jest tradycja? Czy nie sposób ubierania, czy sposób jedzenia, no bo też rozmawialiśmy kiedyś, że
jest inna kuchnia północnoindyjska, inna południowa i nawet czy wschodnia i zachodnia, więc tak. Jakby sposób ożywiania jest inny, więc to trudno mówić o jakichś jednolitych rzeczach. Nie? No nie, ale znowu. Ale jednak jest coś, co jakby powoduje, że wszyscy są jakby w tej samej tradycji. Mimo, że jedni jedzą placki, a drudzy jedzą ryż. Bo czasami te rzeczy, które nie są najważniejsze, są tak gdyby zewnętrznym obrazem tego, że należy się do danej tradycji, prawda? Że na przykład na północy tilaki, czyli znaki przynależności do jakiejś szkoły się maluje w ten sposób, na południu w ten sposób. I to nie jest istota, ale to od razu patrząc na to, jak ktoś się ubiera, wiesz, skąd jest, jakie ma poglądy i możesz nawet podejrzewać, kto jest jego nauczycielem, tradycje, więc chociaż to nie jest istotą, jest jak gdyby, też ma swoje znaczenie. Ma część. Czy ten wątek kulturowo-zwyczajowy ma znaczenie, ale on nie stanowi o tradycji. I też nie świadczy o istocie tych znaków, ale dlatego mówię o tych mniej ważnych rzeczach, bo gdyby odrzucanie ich, czy zmienianie tradycji zawsze musi być głęboko przemyślane, prawda? No więc to z tymi siostrami i z tym guru? No więc i właśnie... I z tej linii przekazu, czy paramparze? No więc właśnie z jednej strony nauczyciel, czyli żywa istota, która idealnie urzeczywistniała nauki, ale niekoniecznie tak musi być. Czasem wystarczy, że ta osoba jest kompetentna i zna nauki i potrafi je przekazać. I to już mogą być kwalifikacje wystarczające do tego, żeby być nauczycielem. Jest dla nas pewnym odniesieniem do tradycji, jak również teksty, które powinniśmy znać, są też takim dla nas odnośnikiem, żeby zdecydować, co jest istotą tradycji, co możemy zmienić, ale również jest pomocne do tego, aby zbadać, co w ogóle nie jest tradycją, co jest jakimś pomysłem, a czasami może nawet wynaturzeniem. No i jak się w tym rozeznać w momencie, wiesz, no bo tak jakby w Indiach różne rzeczy ludzie tolerują, jakby akceptują i nie ma problemu. Wszystko akceptują, tak. No ale teraz jesteśmy na zachodzie, no i przyjeżdża ktoś, jest w turbanie, ma długą brodę, jest ciekawie kolorowo ubrany, mówi, że jest guru. No i ty akurat jesteś w etapie, żeby kogoś szukać takiego, bo cię to interesuje. Mówisz, tak, to jest guru i zaczynasz, mówisz, brawo, brawo, super, super, tak, to jest guru. Bo się ładnie uśmiecha. No i teraz jak jesteś ty, nie mając, jesteś z zachodu, nie masz w ogóle pojęcia, bo temat jest dla ciebie nowy, obcy, nieznany. Jak ty jesteś w stanie ocenić, czy ten ktoś jest prawdziwy, czy jest oszustem? Bez wiedzy nie jesteś w stanie. No musisz zdobyć jakąś podstawową wiedzę, no nie? I gdyby o mnie chodziło, po pierwsze chciałbym wiedzieć, kto był jego nauczycielem i właśnie, czy jest w stanie mi przedstawić, skąd pochodzą jego nauki i jak daleko jestem w stanie prześledzić. Potem chciałbym się dowiedzieć, jakie są jego najważniejsze teksty i nauki i je bym przestudiował. I wtedy bym podjął decyzję, czy ta osoba jest godna zaufania lub nie. Oczywiście to są pewne bezpieczniki i mechanizmy bezpieczeństwa, ale one też nie dają nam 100% pewności. Ale mamy większe szanse na to, żeby spotkać kogoś, kto przekazuje autentyczne nauki. No i tak wspomniałem, są też osoby, które nie należą do żadnej parampara, nie należą do żadnej linii przekazu i de facto nie mają jakichś najważniejszego tekstu. Ale są znane. Są znane i mogą być nawet kompetentne, ale wtedy ta sytuacja jest trochę trudniejsza, bo trzeba, zresztą jak w każdym przypadku. Ale jeżeli są uznane, to znaczy, że ktoś, nawet nie bezpośredni nauczyciel, tylko ktoś, i teraz pytanie, kto to jest ten ktoś, mówi, nie, okej, okay, on jest samoobjawiony, samourzeczywistniony, spadł z nieba, bo nie jest formalnie z czegoś, ale jest okej. Okay. No i teraz kim jest ten ktoś, kto to uznaje, nie? No bo
No właśnie, i tu jest taki trochę hazard, bo być może powstaje jakaś nowa, wartościowa tradycja, a być może to nie jest nic ciekawego i wartościowego, ale to chyba tylko czas może pokazać i ewentualnie jakieś głębsze dociekania i badania. Zresztą nie bez przyczyny bardzo często, kiedy się mówi o jakichś adeptach jogi, którzy mają potrzeby samoregulacji, to oni wędrują od jednego nauczyciela do drugiego i po prostu badają ich, bo najczęściej w literaturze czy nawet w popkulturze jest to, że jest nauczyciel, on jest wymagający i testuje tego ucznia, prawda? Czy jest kompetentny i czy da radę. Ale bardzo często jest też, czy powinno być tak, że to uczeń testuje też nauczyciela. Studiuje z nim, bada, patrzy, jak się zachowuje w życiu codziennym i wtedy jest w stanie powiedzieć, czy chce mieć taką osobę jako nauczyciela. Jak gdyby ten okres badania i testów jest istotny. No ale to tak, żeby no bo nauczyciel testuje ucznia, no to jakby łatwo. No bo zakładamy, że jest kompetentny nauczyciel, wie jakie cechy musi mieć uczeń, bada, nie? Ale teraz jest nauczyciel, ale czy uczeń jest kompetentny? No uczeń też musi być kompetentny. No jeżeli chce sprawdzić nauczyciela, a w ogóle nie wie o co chodzi, no to nawet nie wie, co ma sprawdzać. No to wiesz, musi liczyć na ucz szczęścia. Ja nie widzę. No nie. Albo, nie wiem, na co na jakieś łaski, nie wiem kogo, ale... No bo jak może to sprawdzić? No wiesz, może zaufać i pójść tą drogą, ale może się okazać, że... no bo ta relacja jest dość taka intymna, nie? Z jednej strony, więc... Bo to nie jest tak jak relacja w szkole takiej publicznej, czy państwowej, czy podstawowej, średniej, czy na studiach, że po prostu jest znowu profesor, wiadomo, że on jest kompetentny, bo on ma tam tytuły naukowe i dorobek, w związku z tym wiadomo, że mówi do temat. Ale to właśnie też... Ale w którymś momencie ten profesor powie, okej, mi się już znudziło uczenie biologii i teraz będę kafelki kładł w łazienkach, bo mnie to kręci i mi się już znudziło, bo są takie przypadki, no i to nie powoduje żadnej tragedii dla nikogo w życiu. Natomiast w momencie, jeżeli się okazuje, że jakiś nauczyciel jest nauczycielem duchowym i w którymś momencie mówi, nie, porzucam ścieżkę duchową, będę jednak zarabiał pieniądze, bo mnie to kręci, no i robią tradycje. I też się tak zdarza. I też się tak zdarza i wtedy są tragedie życiowe. Więc pytanie, jakie powinniśmy mieć oczekiwania w stosunku do nauczyciela? Wiesz, bo co, wchodzić w bliską relację, czy też traktować go trochę tak jako, nie jak guru, tylko właśnie jak nauczyciela, że okej, mnie interesuje życie prywatne mojego nauczyciela czy nauczycielki, czy ona właśnie jest, tą religię praktykuje tamtą, a może żadną, a może jakiekolwiek ma poglądy, ona ma mnie nauczyć matematyki, biologii, chemii, czytać, pisać, plastyki i to jest ważne. No, ale też się wydaje, że właśnie, w różnych tradycjach ta relacja między uczniem a nauczycielem jest różna, prawda? Bo w czasach wiedeńskich to było po prostu, że młodzi chłopcy szli i opuszczali swoje rodzinne domy i mieszkali razem ze swoim guru i pobierali nauki, a jednocześnie byli częścią jak gdyby życia rodzinnego, można powiedzieć. Tego guru, nie? No tak, tam guru kula, prawda? No tak, tak tradycyjna guru. No ale on tam nie uczył tylko, czy jakby... Uczył życia, no więc uczył jakby praktycznych rzeczy, jak rąbać drzewo, jak gotować ryż, a niekoniecznie może, i gdzieś tam może przy okazji jakieś duchowe tematy, no ale... Jakby zakładam, że te podstawowe umiejętności w życiu to mamy i tą rolę guru spełnia w tej chwili system edukacyjny. Okay. Natomiast no, mówimy o tym guru w sensie duchowym, czyli w tradycji mistycznej czy tradycji jogicznej, a nie jedynie, że nas uczy nie wiem, gotować po indyjsku. Nie? Nie, no bo jak się wydaje właśnie w takich tradycjach, właśnie szczególnie w tradycjach związanych z Bhakti i z tantrą, to ta relacja z guru jest bardzo ścisła i niezastąpiona. A w takich tradycjach, to co mi przychodzi na głowę, takie, na przykład w takim buddyzmie Theravada, no to ten nauczyciel nie jest niezastąpiony, po pierwsze, i nie jest ta relacja taka bliska. Po prostu można pobrać pewne nauki i później już kroczyć swoją własną ścieżką albo pójść do innego nauczyciela. A jednak w tych tekstach takich, w tych tradycjach i tekstach właśnie związanych z Bhakti Yoga czy Tantra Yoga, no to ten
ten nauczyciel jest no, niesamowicie istotny. Często się nawet mówi o guru jodze, prawda? Że ten guru jest istotą tej praktyki, więc tu też zależy od tego, w jakiej tradycji się obracamy, prawda? No dobra, no ale to wróćmy jeszcze do guru, no bo jakie są kwalifikacje guru? No tak, nauczy, jest kompetentny, umie to wyłożyć. No a co z kwestią moralno-etyczną? No to jest chyba ja bym powiedział zasadnicza rzecz, bo osób kompetentnych czy posiadających, w takim sensie, że posiadających wiedzę, jest sporo. No właśnie to teraz... Wiesz, bo no pojawiają się od czasu do czasu jakieś oskarżenia, że jakiś jest głośny guru, wielki, ma dużo, dużo zwolenników, a potem się okazują, wychodzą jakieś sprawy, jakieś nadużyć seksualnych różnego typu z nieletnimi, z jakimiś kobietami, różne takie różne kontrowersyjne rzeczy, jakieś oszustwa zdarza różnego się typu, nawet i morderstwa czasem. Tak, ale i... Po pierwsze mam wrażenie, że takie rzeczy się zdarzają często, kiedy trudno wyśledzić tę relację, tą parampara. Oczywiście korupcje w takich systemach też się zdarzają, bo no, to już wspomniałem, nic nam nie daje 100% gwarancji. Ale najczęściej, jeżeli postudiujemy przynajmniej to, co się działo w XX wieku, najwięcej problemów było z tymi nauczycielami, którzy poniekąd znikąd pojawiali się na Zachodzie i bardzo szybko stawali się słynni i jak gdyby zaczynali wierzyć, a na pewno ich uczniowie, że są nieomylni i praktycznie są ostatecznym autorytetem. Jak gdyby ta linia przekazu z jakimś bezpiecznikiem. Innym bezpiecznikiem może być to, że są inni nauczyciele w tej samej tradycji. Tak, i jeżeli na przykład stanie się, o tu coś jest podejrzanego, no to można się zapytać, skonsultować z innym nauczycielem, prawda? No i właśnie, jeszcze teksty. No i teksty mówią, jak taki nauczyciel powinien się zachowywać. I co powinien nauczać. Nie? I co powinien nauczać. I nawet teksty ostrzegają przed fałszywymi mistykami czy nauczycielami. No i są też takie pasaże czy fragmenty, które mówią, kiedy w jakich sytuacjach można, a wręcz należy odrzucić guru, tak, czy go zmienić. Nie? I ciekawe, bo na przykład Jiva Goswami w jednym miejscu pisze, że Jiva Goswami był takim teologiem Gaudiya Vishnuizmu, że napisał główne traktaty filozoficzne, które stanowią jakby podstawę teologicznej nauk i tam między innymi oczywiście w którymś momencie jest, nie pamiętam w której książce jest właśnie o guru i on mówi na przykład, tam takie coś znaleźliśmy ostatnio ze znajomymi, że jak guru jest nudny, to należy go zmienić. No też ostatnio czytałem kwalifikacje guru w jednej stanie i na przykład guru powinien być piękny, dobrze się ubierać, powinien być przystojny. Także i tak też, nie? Także. No ale ja myślę, że z tym, że guru jest nudny, to ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo ja zauważam w swoim jakby środowisku takie zjawisko, że ktoś przychodzi nowy, jest taki zafascynowany, to takie pierwsze zauroczenie. I potem tak słucha te wykłady, chodzi, praktykuje i mija dużo czasu, jakiś tam czas, ileś tam lat i ktoś stwierdza, że wszystko wie. I wtedy to wszystko, co słyszy, co słucha, to już jest wszystko, już to zna, już to wie. Mniejsza o to, czy to ma przepraktykowane, czy nie, ale jakby tak intelektualnie. I następuje ten moment takiego znudzenia, nie? No więc ja, może to jest właśnie wskazówka, no to zacznij słuchać jakby kogoś innego w tej samej jakby tradycji, czy w tej samej linii, ale może jakichś innych osób, bo one mówią to samo, ale może mówią inaczej, może w jakiś inny sposób, może to jest rozwiązanie, może to nie jest takie głupie, nie? No właśnie, bo zastanawiam się, czy on w ogóle o tym poruszy, ale też różni są różni guru, bo no jest dokładnie guru, który wprowadza w tradycję, a może być guru, który po prostu jest dobrym nauczycielem i prowadzi, także tych guru można mieć kilka naraz.
No, tak się mówi, nie? No i potem jest ten guru, co się wprowadza w te najbardziej tajemne, ezoteryczne praktyki, no i on też jest, nie? Czasem się mówi, że tak, guru jest jeden, ale że guru jest, że to jest zasada, że to nie jest osoba, tylko to jest pewna funkcja. Funkcja albo instytucja też. Instytucja. Przez co się mówi o instytucji, to poniekąd jest bardziej bezosobowo, bo to jest, niesie ten ciężar tej tradycji. Oczywiście ta relacja z tym swoim guru jest jak najbardziej osobowa, bo ten po pierwsze, właśnie tak mówisz, nie powinien być nudny, ale te ciężar instytucji też powinien być odpowiednik, że guru jak gdyby nie reprezentuje tylko samego siebie, ale też pewien szerszy kontekst. Nie? Tak, tak. No i o tym tylko wspomniałeś, ale myślę, że powinniśmy też podkreślić, to jak gdyby ten aspekt etyczny, jeżeli chodzi o guru, jest niesamowicie ważny i nie należy go lekceważyć, bo niestety bardzo często poprzez trochę takie naiwne podejście uczniów się lekceważy dziwne czy etycznie dwuznaczne zachowania nauczycieli i się je racjonalizuje po prostu. No, i taki przypadek. No to jest, wiesz, to jest tak, miłość jest ślepa, nie? On bije i pije, ale ona go nie opuszcza, nie? No i to jest niestety, wtedy patologiczny związek i wydaje mi się, że nawet w takiej relacji nauczyciel i uczeń jest, kiedy jest taka relacja, jak mówi, że właśnie bije, pije, ale no. Jest, to jest chyba nawet bardziej gorsza, bardziej niszcząca taka relacja niż w jakimś takim życiu, kiedy nie ma się takiego głębokiego zaufania do tego nauczyciela czy tego. No dobra, teraz tak, wróćmy do nas tu i teraz. No mamy, jest jakieś zainteresowanie jogą w szerokim sensie tego słowa, cokolwiek to znaczy, na Zachodzie, czy tam może skupmy się na Polsce. No i mamy jakieś tam hatha jogi, ashtanga jogi, vinyasa jogi, jakieś szkoły, które się powołują na yoga sutry, na Patanjalego, może na Bhagavad Gita. No i co, oni są w tradycji, czy to nie jest tradycji? Czasami się wydaje. Czy mam podać jakieś nazwiska konkretne? Nie, nie wiem, Iyengar, o na przykład Patabi Joyce, Krishnamacharya, nie wiem, kogoś tam pominąłem. Krishnamacharya. To się wydaje. Trudno prześledzić, żeby poza Krishnamacharya, trudno prześledzić jakiekolwiek. Poza, znaczy poza. Dalej, w sensie wcześniej. Okay. To trudno prześledzić. Żeby znaleźć jakichś dalszych, starszych członków tej tradycji, o ile jeszcze możemy o tym mówić, o ile w ogóle możemy mówić w tym przypadku jakiejś tradycji w takim indyjskim rozumieniu, bo to dużo kryć. Jak się wydaje, asztanga, vinyasa, yoga, czy jak to teraz się nazywa, początki swoje ma gdzieś w początkach XX wieku. Taki styl uprawiania asan jak Iyengar to jest gdzieś połowa XX wieku, także to się, to są wszystko, jak się wydaje, całkiem świeże czy niedawne zjawiska. No ale to jest tak, czy to jest tradycja, czy to jest reforma? Czy to jest ani jedno, ani drugie? Ale tak, reforma czego? No ja w tym kontekście to na początku mówiłem, że jeżeli Shankara był pewną reformą i Ramanuja był pewną reformą, no więc czy... Ale czego reformą? No bo jeżeli w przypadku Shankary i Ramanuja wiemy, czego to jest reforma. To jest po prostu, to jest związane, to jest z kręgu Vedanty. Tak. Mhm. A tu po prostu jak gdyby trudno, no właśnie, mówi się, że to jest hatha yoga, ale de facto tych punktów stycznych z taką tradycyjną hatha yogą aż tyle nie ma, no bo tradycyjnie hatha yoga często była po prostu de facto synonimem pranayamy czy pracy z energiami, natomiast w tych zjawiskach, o których mówimy, czy to właśnie o tym, czego nauczał Patabi Joyce czy Iyengar, to po prostu jest główny nacisk jest
Na asany, na pozycje fizyczne i niektórzy dostrzegają jakieś wpływy czy inspiracje systemów ćwiczeń zachodnich, a niekoniecznie łatwiej te wpływy systemu zachodniego łatwiej wyśledzisz niż wpływy tradycyjnej jogi. I tak na przykład to, o czym wspominaliśmy, że w kontekście indyjskiej tradycja posiada z jednej strony jest ta linia przekazu, a z drugiej strony jest ten tekst założycielski, czy siastra. I się mówi, że właśnie w przypadku w tej współczesnej jogi się mówi o yoga sutrach. No ale tu jest kolejny problem, bo oczywiście yoga sutry, które się datuje gdzieś na okres kompilacji około drugiego wieku, naszego wieku. Naszej ery. Drugi wiek naszej ery. Tak. Drugi wiek naszej ery. Ten tekst jest bardzo popularny. Został przetłumaczony na ponad 40 języków, w tym m.in. arabski i bodajże jakiś starojawański. Ale co się okazuje? Po XII wieku naszej ery yoga sutry przestały być popularne i szczerze mówiąc trudno prześledzić czy znaleźć jakąkolwiek żywą tradycję yoga sutr. A tu na przykład możemy to porównać, jak to wygląda w przypadku Bhagavad Gity. Ale Bhagavad Gita, jeżeli mamy szósty rozdział, no to tam jest dużo elementów, które w sumie tam najwięcej chyba, bo w innych miejscach też no jest dużo elementów spójnych, bo tam jakby szósty rozdział opisuje Asztanga jogę, która jest opisana również w yoga sutrach, może nie aż, może w inny trochę sposób, no ale jest to, nie? Jest ten element wspomniany, więc... Oczywiście jest ten element wspomniany, ale ja mówiąc o Bhagavad Gita, myślałem o czym innym, żeby spojrzeć Bhagavad Gita jako pewien tekst źródłowy tradycji. Okay. I tu nie ma żadnego problemu, bo można prześledzić te wszystkie tradycje od Shankaracharya, który jest tym reformatorem. Jest też tradycja związana z tego właśnie z Ramanują, z Madwą. Są nawet takie tradycje tantryczne, w których Bhagavad Gita była bardzo ważna i są komentarze. Te tradycje są żywe po dziś dzień. Nie ma problemu z prześledzeniem parampary, to one są żywe. Można odnaleźć je praktycznie w całych Indiach. Natomiast jeżeli chodzi o yoga sutry, no to głównie to ma duże znaczenie jako jedna z sześciu ortodoksyjnych filozofii indyjskich. Duże zainteresowanie na zachodzie, wśród osób praktykujących głównie asany. W Indiach tak, szanuje się, bo jest ważnym tekstem tradycyjnym, ale żywej tradycji nie ma. No, była tam próba, czy jest próba próba odżywienia tej tradycji w Indiach, ale to wiadomo, że to też jest XX wiek. No, to jest, jak gdyby ta sytuacja tutaj jest znacznie bardziej jasna i klarowna, jeżeli się to na to spojrzy. Czyli bardziej jeśli chodzi o Indie, takie tradycyjne podejście do tradycji jogicznej w sensie mistycyzmu, to co bardziej Vedanta? Jakby te szkoły tutaj wedantyczne, czy... Znaczy, bo jeśli chodzi o Wedanty, to bardzo znacznie łatwiej to prześledzić, prawda? Mhm. Bo jak gdyby wszystko jest praktycznie podane na tacy, bo każdy się szczyci swoją paramparą i ona jest przekazywana. Studiuje się teksty tych nauczycieli, którzy z przeszłości pisali i uznaje się ich wkład w tradycję, więc nie ma większego problemu. Podobnie też jest tantrą, chociaż czasem te tradycje były bardzo tajemne i super ezoteryczne, ale też da się to jakoś prześledzić, przynajmniej w części przypadków. Natomiast jeśli chodzi o tą tradycję jogi, która jest bardzo popularna na zachodzie, czyli głównie skupioną na praktyce asan, jest znacznie trudniej. Mi jest trudno wyjść poza XX wiek, żeby coś tam odnaleźć. To są
jakieś epizody, czy jakieś wspomnienia, przy których trudno mówić o jakiejś kontynuacji, która jest, to jest istotne, jeśli chodzi o właśnie o Indie, nie? Że jest tam linia uczniów i mistrzów, którą można prześledzić wstecz. Oczywiście na gruncie indyjskiej jestem w stanie teraz pomyśleć o dwóch takich szkołach, przy których większy nacisk się kładzie na teksty i jeden z nich jest buddyzm, ale mam tu na myśli ten buddyzm pierwotny, bo to w buddyzmie Mahayana i buddyzmie tradycyjnym to trochę inaczej wygląda. Ale jest opisane w sutrach, kiedy Budda odchodził i się jego uczniowie pytają, ok, ty odchodzisz, ale kto będzie, kto przejmie twoją rolę? No, Budda powiedział, że on nie widzi nikogo na tyle kompetentnego i waszym nauczycielem będzie dharma, czyli te nauki, które przekazał. Więc takim takim istotą przekazu nauki są teksty. I podobnie jest też w sikhizmie, kiedy któryś z kolei guru stwierdził, że on będzie ostatnim i te teksty święte sikhizmu będą tym ostatnim i najważniejszym guru, do którego wszyscy inni będą się odnosić. No tak, ale zarówno buddyzm, jak i dżinizm, czy sikhizm nie jest częścią hinduizmu. Tak. Czy to nie jest właśnie z tego powodu, że nie ma tej ciągłości guru i uczeń? Jakby i jest jakby ta, to jakby jeden element, no i w przypadku buddyzmu, no buddyzm się nie powołuje się na wedy, więc jakby nie jest, no tak, nie spełnia drugiego kryterium. To są te nieortodoksyjne systemy, ale mimo wszystko dharmiczne, bo jednak dla nich dharma jest ważna. Więc jakby oni jakby tworzą osobną tradycję. Ale zobacz, z drugiej strony już na przykład w buddyzmie tantrycznym to rola tak tantrze i bhakti, to jest guru, jest niesamowicie ważna, no nie? I szczególnie pojęcie guru jogi jest tam istotne. Także jak gdyby ta instytucja guru powróciła do buddyzmu, podejrzewam, pod wpływem tantry, szczególnie tantry kaszmirskiej, no stało się to istotne w buddyzmie tybetańskim. Okej, no więc dobra, to tak podsumowując naszą rozmowę, to co może, powiedzmy w dwóch, trzech punktach, co może, czy powinien wiedzieć, czy powinien zrobić ktoś, kto poszukuje duchowego nauczyciela w jakiejś tradycji jogi, jak może go sprawdzić? Po pierwsze, powinien się doedukować i tak jak kompetentny guru będzie go sprawdzał, to on też ta osoba... Powinien wiedzieć, że powinien się dowiedzieć. Ta osoba też powinna sprawdzić swojego guru i jak najwięcej się dowiedzieć, z jakiej tradycji, jakie są teksty ważne. Czy są jacyś inni nauczyciele w tej tradycji? No i tak jak się wchodzi w jakiekolwiek ważne związki, no czas pokaże i trzeba sprawdzać. No. Można sprawdzić, no trzeba wiedzieć, że trzeba sprawdzać, że to nie jest po prostu kwestia zaufania. To nie należy być naiwnym po prostu. I chociaż ta tradycja indyjska wypracowała pewne bezpieczniki, które mają zabezpieczyć zarówno tradycję, jak i ucznia przed korupcją i wynaturzeniami, to też nie daje stuprocentowej pewności. Także nie, zdrowy rozsądek też jest ważny. Też jest ważny. Też jest ważny, tak jak normalnie w życiu. Także tak jak mówiłem. Sprawdzenie, z jakiej tradycji ta osoba pochodzi, no i studiowanie tej tradycji i też poznanie szerszego kontekstu. I poznanie tej osoby, bo może się okazać, że ta osoba jest kompetentna, ale po prostu nie odpowiada, na innych falach się nadaje. Też tak może być. Nie, no bo to też można tak, że można iść za głosem serca, nie? Ale no, może to nie jest wystarczające czasem. No to wtedy liczymy na łódź szczęścia i może będzie okej. Okay. No, a może nie. A może nie. Także to trzeba uważać. No dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Także dziękuję bardzo za wysłuchanie naszej rozmowy. Moim gościem był Piotr Marcinów, filozof, jogin, współzałożyciel portalu yogaabc.pl.
Ja mam na imię Krishnakirtan, to była rozmowa z cyklu nad brzegiem Gangesu, Harion, Tat Sat i Jai Shri Radhe.